Miejski Dom Kultury Batory zorganizował wakacje dla dzieci, które nie wyjechały z miasta. Rodzice mogli zapisać swoje pociechy na jeden z dwóch turnusów lub na oba. Kosz jednego wynosił 80 zł. Motywem przewodnim wakacji była telewizja. Jesteśmy już w drugim tygodniu drugiego turnusu Nakręconych Wakacji. Jest to taki projekt, który zakłada 2 tygodnie zajęć. W pierwszym tygodniu zwiedzaliśmy różne miejsca. Kino 3D, kino Rialto studyjne, telewizję Silesia, telewizję Katowice. A w dniu dzisiejszym mamy kino w Domu Kultury. Teraz dzieci oglądają film. Za chwilkę przejdziemy do zajęć plastycznych, a te zajęcia posłużą temu, że w przyszłym tygodniu mamy zamiar stworzyć naszą własną telewizję, to znaczy dzieci będą brały udział w różnych programach telewizyjnych, będą kręcić pogodę, sport, zajęcia kulinarne, modę, może jakiś serial, staną się i dziennikarzami, i aktorami. I do tego celu potrzebne są nam różne rekwizyty, które będą same również sobie przygotowywały. Witajcie serdecznie ze słonecznych Nakręconych Wakacji z Miejskiego Domu Kultury Batory. Witajcie, hej! Pogoda będzie dzisiaj pięknusia, jak te nasze góry, hej! Proszę Państwa, niesamowite! Temperatura sięga 30 stopni w cieniu. Myślę, że zainteresowanie jest duże na obydwa turnusy, mieliśmy komplet dzieci. Dzieci są zadowolone, bo ciągle dużo się dzieje, program jest bardzo zróżnicowany, a to jest najważniejsze na takich zajęciach, żeby ciągle coś nowego się działo. Fajnie jest, bawimy się tu, chociaż się nie nudzi w lato dzieciom, na przykład w domach. Mogą się tu chociaż pobawić, się z kimś zaprzyjaźnić. Jest ciekawie, można poznać nowych przyjaciół. Jak się tutaj nie chodzi, to jest trochę nudno, nie ma co robić. A tutaj zaoferują nam czas, możemy się bawić, oglądać filmy. Fajnie jest. Jest fajnie i ciekawie. Nie jest tak nudno. No jest fajnie. Telewizja to jest interesujący świat? Tak. Tak. W telewizji dużo się dzieje, jest bardzo ciekawie. Kamera was nie peszy? Mikrofon, światło? Nie, bo zazwyczaj to mamy często występy tutaj i dlatego jest pełno kamer też, bo na święcie szkoły i tak dalej. Czy podobało Pani się w telewizji TVS? Tak, w każdej telewizji, którą odwiedziliśmy, bardzo mi się podobało, zwłaszcza w telewizji TVS. Czy Pani tam widziała? Oglądaliśmy studio, w którym nagrywane są przeróżne programy. Zwiedziliśmy również pozostałe pomieszczenia, które są bardzo istotnymi miejscami dla funkcjonowania telewizji. A co Pani się tam najbardziej podobało? Najbardziej podobaliście się Wy, dlatego że wykazaliście ogromne zainteresowanie tym, jak tworzone są programy telewizyjne. Chciałabyś pracować w telewizji? Znaczy jest to tam trochę trudne, tak mi się wydaje, no ale byłoby ci ciekawe.